Gdybym zimą dostał dobrą propozycję z Legii, powiedziałbym... Tak. Nigdy nie zauważyłem, żeby odbiła mi sodówka. Nie. Słucham? Co, tak coraz ciężej. Nie. Dobra. Gdyby dzisiaj na treningach zaczął mi podskakiwać taki 18-letni możdżeń, to szybciutko ustawiłbym go w szeregu. Tak. Nie od wszystkich trenerów, z którymi pracowałem w Ekstraklasie, mogłem się czegoś nauczyć. Tak. Moim krytykom powiem tyle. Jeszcze mnie zobaczycie w jednej z 5 najsilniejszych lig Europy. Tak. To zupełnie niespodziewane pytanie. Bramka w 96 minucie w meczu z Podbeskidziem jest dla mnie ważniejsza od tej z Manchesterem City, bo dzięki niej uratowałem od zwolnienia trenera Mariusza Romaka. Nie. Na razie z kariery wyciągnąłem najwyżej 60% tego, co mogłem i powinienem. Nie. Jeśli teraz nie odpalę w Koronie, to będzie mój ostatni klub w Ekstraklasie. Nie. Mój brat, kibic Legii, do dzisiaj nie może pogodzić się z tym, że byłem piłkarzem Lecha. Nie. Do dziś, kiedy przejeżdżam do Warszawy, chodzę na mecze Ursusa. Tak. Wiem, z kim Ursus grał w ten weekend. Znam wynik i miejsce w tabeli mojej drużyny. Nie. To ci powiem, trzecia liga, grupa pierwsza, sobota, Ursus wygrał z Motorem Lubawa 6-0, po 7 kolejkach zajmuje 5 miejsce. Tak, w Motorze było dużo kontuzji, to był szeroko komentowany fakt. Film Żywot Mateusza obejrzałem więcej razy niż strzeliłem bramek w Ekstraklasie. Nie. Ale na pewno więcej razy niż mam tytułów mistrzowskich. Nie. No dobra, nie obejrzałem ani razu, ale obejrzę. Nie. Możesz powiedzieć pomidor. To co? Pomidor nie będzie. No to, wykorzystam. No, dobra, to dobrze. Widzisz, ale my od razu mieliśmy wszystko rozpisane, bo wiedzieliśmy, jak będziesz odpowiadał. Mielibyśmy kłopot, gdybyś odpowiedział jakoś inaczej. Bardzo chciałbym jeszcze popracować z trenerem Kubickim. Nie. Przepraszam, chodziło mi oczywiście o trenera Majewskiego. No nie. Kiedy awansujemy z Koroną do europejskich pucharów, chciałbym wylosować Manchester United z City. Już grałem. Tak. Jestem najlepszą zapchaj dziurą w Ekstraklasie. Tak. Też już nie jestem. No, na boisku nie boję się nikogo i nikomu nie dam się zastraszyć. Tak. Na miejscu Zidana też nie darowałbym Materazziemu i zaatakował go z byka. Nie. Jeśli wyjadę za granicę, nie zrezygnuję z Rzet w nazwisku na koszulce. Tak. Ze wszystkich rodzajów sushi i innych frykasów najbardziej lubię gołąbki mojej mamy. Tak. Po zakończeniu kariery piłkarskiej chciałbym zostać komentatorem. Mam gadane. Nie. Już wkrótce dostanę powołanie do kadry trenera Nawałki. Nie. Wkrótce nie. Jestem najlepszy na swojej pozycji w Ekstraklasie. To co ostatnio, czy... Wczoraj? Ten za wczoraj? Jak wolisz. Nie. A na tej poprzedniej? Prędzej, ale nie, zostaje nie. Okej, okay. To nie był łatwy pomidor, ale wybrnął z niego. Mateusz Możdżeń, piłkarz Korony Kielce, rewelacji Ekstraklasy, był naszym i Państwa gościem.